Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. O chuju złoty! Słuchajcie, moi drodzy, Adaś Niedzielski się dzisiaj odezwał, nasz kochany szakal, malinowy Don Pedro, nasz kochany minister zdrowia, szalony ekonomista, który w ostatnich czasach nieraz wypierdalał wrotki w kosmos. Po konferencjach prasowych normalnie wybijało nas w kosmos, odpalaliśmy nogi jak rakety. Leczyliśmy i chuj, długo nie spadaliśmy. Adaś dzisiaj był i o onkologii polskiej mówił, no. Że jest w ogóle dumny, że przez ostatnie lata podwoiliśmy nakłady, że dostępność do polskiej onkologii zwiększyła się, że w ogóle jest, kurwa, cud malinas. Jak masz raka w Polsce, to jest cud, kurwa, malina. Szybko wszędzie się dostajesz, szybko cię leczą, że w ogóle jest zajebiście. Drogi Adatusieńku nasz, Adatusieńku nasz kochany, aż się oplułem, kurwa. Adatusieńku, gdzie ty to widzisz? Z czego ty jesteś dumny? Gdzie jest szybko? Gdzie jest to? Bo ja tego nie widzę, kurwa. Każdy z nas, moi drodzy, albo wśród rodziny, albo wśród znajomych, albo niestety z samym sobą, niestety ma do czynienia z osobami chorymi na nowotwory, które leczą się przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Albo Narodowy Fundusz Niezdrowia, no... To chyba bardziej, kurwa, pasuje. I widzimy, jak to wygląda w życiu, w prawdziwym, realnym życiu. Kurwa, nie na konferencjach prasowych człowieka o smutnej, kurwa, pogrzebowej urodzie. A ta Dosieńka, kurwa. Gdzie oni to widzą? Oni są, kurwa, totalnie oderwani od rzeczywistości. Oni gdzieś wyjebali na Marsa, nie wiem, sprawdzają, czy, kurwa, w łaziku na Marsie jest paliwo. Albo szukają kolejnej odmiany koronawirusa. No, kurwa, totalnie oderwani ludzie z rzeczywistości. Jak to w Polsce wygląda dzisiaj? Powiedzmy, załóżmy. No nie daj Bóg, ale powiedzmy, że boli cię mocno, kurwa, brzuch. Masz straszne bóle brzucha. I załóżmy, że ty o tym nie wiesz, ale masz początek nowotworu, żołądka. Idziesz, kurwa, do lekarza ogólnego. Dzień dobry, dostajesz się tam w ten dzień czy drugi dzień, dostajesz się do swojego lekarza, do swojej przychodni. Dzień dobry, panie lekarzu, boli mnie brzuszek, strasznie mnie boli brzuszek. Brzuszek pana boli, to jelitówka na pewno jest. I chuj, proszę nospę, kurwa, rozkurczową brać tak i do domu obserwować. Idziesz do domu. Bierzesz tą nospę, ale nie pomaga. Tydzień, dwa, znowu cię boli ten brzuszek. Masz sraczki, kurwa, nie możesz jeść i tak dalej. Idziesz znowu do lekarza. Znowu do ogólnego. Dzień dobry. Nie pomaga ta nospa, panie doktorze. Kurwa, boli jak chuj. A, boli, dobrze, to skierowanie na USG damy. Skierowanie na USG. Idziesz, kurwa, zarejestrować się na USG za 2-3 miesiące, kurwa, i czekasz. 2-3 miesiące na USG. Idziesz, kurwa, na USG. Na USG wykazuje, że coś tam widać, coś tam widać. Wracasz, kurwa, do lekarza i on mówi, że faktycznie coś widać. Coś, kurwa, widać. To teraz dam panu skierowanie właśnie na onkologię, bo to może być, trzeba tam biopsję zrobić. No tak, tak, no, jakąś gastroskopię, coś. No to damy tam skierowanie na gastroskopię i zrobię panu wycinek, tak. Idziesz się zarejestrować na gastroskopię za 4 miesiące, kurwa. I czekasz kolejne 4 miesiące. To już jest jakieś 7-8 miesięcy, odkąd byłeś pierwszy raz. A ten rak się cały czas, kurwa, rozwija. Idziesz na gastroskopię, robią ci wycinek, wychodzi, że rak, kurwa. I dostajesz na onkologię. Idziesz na onkologię, onkologia zleca ci, kurwa, inne badania. Znowu ileś czekasz i mija ogólnie rok. A rak już jest, kurwa, z przerzutami. I jak ty już się dowiadujesz, że masz raka z przerzutami, to jedną ci da. Tak, żebyś, kurwa, nie marudził jakąś tam chemię, kurwa, i nie pomęczysz się i... do świętego Piotra. I tak to, panie Adamie, Adatusieńku, kochany nasz, wygląda w prawdziwym życiu. To gdzie, kurwa, szybciej się dostajesz? Gdzie to szybciej trwa? Ja się pytam, kurwa. Ilu ludzi niepotrzebnie poszło na tamten świat, bo za późno dostali diagnozę, albo w chuj miesięcy czekali na specjalistę albo na badania. Taka jest, kurwa, prawda, no bądźmy szczerzy. A całe życie płacimy jebane składki ZUS-owskie, kurwa. Coraz większe, z roku na rok coraz większe, kurwa. I tego nie widzimy. Jak zachorujemy, a jeszcze jak zachorujesz, dostaniesz się, a chcesz to zrobić prywatnie, bo powiedzmy cię stać i dostaniesz się na onkologię, to byłem, chuj, nie będę czekał na ten, kurwa, rezonans czy na ten tomograf, zrobię se prywatnie. Nie, nie, my prywatnych nie uwzględniamy badań. A czemu? No bo nie, bo muszą państwo u nas zrobić, czekać pół roku na rezonans albo na tomograf i chuj. A ty czekasz z rakiem, on się rozwija, kurwa. Tak to wygląda, a taki, kurwa, człowiek ci wyjdzie na konferencję i powie, że jest dumny z tego, bo polska onkologia tak się rozwinęła, że taka jest dostępność, że chuj. A ty płać składki zdrowotne i chuj. Pozdrawiam serdecznie.